Witam wszystkich. W tym filmiku pokażę Wam serce wewnątrz Statui Wolności w grze Grand Theft Auto 4. Zapraszam Was do oglądania. No więc dolecę tam moim anihilatorem. Ci ludzie chyba nie widzieli, jak helikopter startuje z ulicy. No nic. O, akurat teraz fajne słoneczko jest. Jest godzina 18:46. Dolecenie tam nie zajmie mi dużo czasu. No i oczywiście policja zaczęła mnie gonić, bo nie odblokowałem sobie jeszcze wszystkich miast. Czyli nie przeszedłem tylu procent gry, żeby mnie nie goniła. Teraz muszę obniżyć lot. Ale nie chcę w wodzie wylądować, więc odpowiednio wcześnie przestanę obniżać lot. Okej, teraz muszę ogarnąć ten helikopter. No. Teraz go ustabilizować muszę. To trochę zajmie. No, i jak jesteśmy za tą Statuą Wolności, to musimy dotrzeć tu, gdzie są te drzwi, czyli tutaj, gdzie strzela. O, tutaj musimy trafić. Już wiecie gdzie, tylko teraz muszę tu akurat tak walnąć, żeby nie zginąć. Żeby mi niko nie wypadł. No. Udało się. Teraz muszę to obejść. Oho, mamy gości nieproszonych. Tutaj jest napis No hidden content this way. Ale można wejść przez te drzwi. Tutaj mamy drabinkę. Naciskamy F. I wchodzimy po nim. Gdyby nie ten anihilatory, to byście mogli usłyszeć, jak to serce bije. I chyba trochę słyszycie. O, i tutaj ono jest. Teraz wyraźnie je słychać. No i niektórzy moi widzowie na ET pisali mi, że jak strzelę raz w to serducho, to całe Liberty City wybuchnie. A to nieprawda, bo zresztą sami zobaczcie. Nic się nie stało. Nieważne ile razy będziemy strzelać w to serce, Liberty City nie wybuchnie. Tu jest także ukryty gołąb, którego musimy, a raczej nie musimy, tylko możemy sprzątnąć. On jest gdzieś tam. I tylko z RPG możemy go zabić. Ale ja radzę Wam się ustawić tutaj i tak walnąć. No. Fajne ząbki. Okej. No i... Tak właśnie wygląda serce wewnątrz Statui Wolności w grze Grand Theft Auto 4. THX for Watching.